filmiku, bardzo fajny chwytak do przenoszenia płytek i cylinki. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. Chwytak do płytek i cylinki służy do przenoszenia, jak sama nazwa wskazuje, płytek, cylinki oraz innych elementów betonowych o wadze do 45 kg. Chwytak jest do jednej ręki, działa na zasadzie samozacisku, ma regulowaną szerokość na otworach wywiercionych w ramionach. Szerokości, jakie można uzyskać, to 200, 300, 350, 400, 500 i 600 mm. Kupując chwytak, dostajemy dodatkowy element chwytający. Można go zamienić z tym elementem, który ma wywiniętą blachę na zewnątrz. Ta blacha jest celowo wywinięta, aby układać płytki bezfugowo. A teraz serdecznie zapraszam do części praktycznej, gdzie pokażę, jak się go reguluje, jak się przenosi płytkę. Zaraz przeniosę płytkę, taką, którą mam na stanie. Ten dodatkowy element już ściągnęłam, żeby nie przedłużać. Najpierw ustawiam szerokość, odkręcam tutaj śrubkę. Ona jest na nakrętkę motylkową. Przesuwam. Na otwór. Zakręcam. Z drugiej strony to samo. Szukam od takich otworów, które najbliżej odpowiadają szerokości tej płytki. Oczywiście, gdybym tam zrobiła jeden otwór dalej, to też by podniósł, tylko że tutaj będzie lepiej przylegał. Podnoszę płytkę. Jak widać, nie ma problemu, trzyma się. Położę tutaj bezfugowo, opierając tą wygiętą blaszką o tą płytkę, co już stoi. O. Jeszcze tylko podejdę i pokażę z kamerą, jak to wygląda. Wiadomo, że to nie jest w warunkach budowy, ale na tej zasadzie, co mam, to tyle mogę pokazać. Zapraszam do zakupu, chwytaka są dostępne na miejscu, robię też wysyłki, można do mnie zadzwonić, telefon jest w opisie. Do usłyszenia.